Wcale nie mam do niego żadnej złej krwi. Jak przesadzał z tymi głupotami, zawsze dostawał płaskiego i wracał do siebie. Natomiast bardzo wiele tych żartów mnie samego śmieszyło. Życzę mu wszystkiego dobrego. Moi pretorianie nie mieli z tym nic wspólnego. Pozdrawiam was. A więc panie i panowie, Marcin L. Testosteron Najman ze swoim przekazem. A już teraz przyszedł czas na jego przeciwnika.